Maciek, nie ma bata. Tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. Okej. Okay. A ty kuźwa po prostu zbierasz takie pierdoły, choć. Se kurwa czeka na nich. No znikną, nie pozwalają ci na przenoszenie pierdół między lokacjami. Kto to programował, żeby co 5 minut resetować wszystko? Będzie gra im się wysypywała, bo za dużo pojęci potrzebowała, żeby wczytać wszystkie rzeczy, to zrobili takie ładowanie w tych komorach co 5 minut. No, dokładnie. Śmieszne są te wybuchające, te rzeczy wspomagające. Ale co wybuchające? No bo ja mam te kółka zastrzelane, to wybuchające. Aha! Jezus! Się bawi często. Dobra. Nie no, w sensie w tej walce, co mieliśmy teraz, się przydały. Tak? Jak no, ja się bardziej tym korem całym zająłem. Ja próbowałem, ale potem miałem czterech kolegów na sobie, te. Jezu, ja po prostu spierdalałem i dostawiałem ich tobie. Tu są jeszcze skrzyneczki. Artefakt. No widzę, cały czas jakieś artefakty znajduję, że nie wiem, jak ty to robisz. Klikam. Jezus Maria! Przed sekundą żeśmy się kurwa ładowali, teraz znowu kolejna śluza. No, Boże no, święta, nie mogli już tunelu kurwa dorobić, chodzi. Już nie trzeba było doładować. No, mówię, że programiści nie umieli zoptymalizować i zrobić ładowanie za chwilę. Isaac! Czekajcie, mam iść. W sumie to tak nie za bardzo pokazuje na razie. Czekaj. Nexus! To te miany wychodzą stąd. Because I think they found the machine by tracking the signal upstream through nerve clusters inside the creature. Oh wait, we need to get inside that thing? Yes! This is such a wonderful opportunity! Wonderful opportunity. The son of a bitch is frozen solid. How do we get in? The scientists used heat exchangers. Let me try to ignite them. No, no good. There's probably a furnace on the roof. If I can find it, I can get it running again. Isaac, be careful up there, all right? Yeah, that'll hurt yourself. Ale nie działa. Co? Ja, winda tu jest. Aha. Zobaczmy tylko, czy roboty nie wróciły. Nie. No, moje nie wróciły. Nie masz. Czekaj. Nie, wróciły już poprzednio. Dobra, to ja je rozstawię w takim razie. A to coś będzie ze stazą zabawa. Znowu? Teraz jakieś 1, 2, 4 i będziemy ładować. Za blisko pierwszego i nie mogę go rozstawić. Co za bullshit. Dobra, idźcie robociki, szukajcie pierdół. Dobra, czekaj, ja sobie zobaczę tu. Ogólnie wszystkie apteczki te podwójne, znaczy średnie pozużywałem, tylko te małe mi zostały, tylko oczywiście się najpierw zużywają, które średnie. No tak, zamiast te lepsze zawsze idą. Bez sensu, dobra. Aha, widzę już jakieś ustawianie tego, trzeba będzie to poustawiać w odpowiedniej konfiguracji. To lecimy dalej w takim razie. Czekaj, która jest godzina? 21:45. Może krótką przerwę zrobimy i zapuścimy jakieś reklamy. Daj mi się, czy ziemniak wbił na czat, bo tam wszyscy piszą do ziemniaka teraz. Hunt wieczór ziemniak. No tak, gdzieś zapewne jest. Nie widzę go, ale... O, jest. A jest, no. To co, mówisz przerwę robimy? No, zrobimy sobie jakąś przerwę taką przynajmniej z 50 minut i ten. Spokojnie, i tak będzie pół godziny pewnie. O nie, no aż tak. Mam nadzieję. Dobra. Wiesz co, akurat powiem ci, że nie mam żadnych pomarańczy, mandarynek, ani tym bardziej goździków. Jakoś ten. Jakieś mandarynki mieliśmy, ale to szybko zeszło. Nie wiem, nie kupujemy takich rzeczy, bo to jest taki standard. Wiecie, że ogólnie to, że mandarynki się na święta u nas w Polsce kupuje, to jest tylko i wyłącznie kuźwa ten. To jest po prostu tylko i wyłącznie efekt komuny u nas w kraju, że po prostu, wiecie, ileś tam te powiedzmy 30 lat temu na święta, tylko na święta były mandarynki w sklepach, tak? Przez cały rok nie było mandarynek, nie można było sobie pójść do sklepu i powiedzieć: dzień dobry, poproszę kilo mandarynek. Wtedy pani ci mówiła:
kilo kurwa czego? Co to jest mandarynka, tak? A i dopiero tylko na święta były mandarynki. I po prostu tak to się przyjęło, że teraz wszyscy kupują na święta mandarynki. No po prostu kiedyś były tylko na święta. Dobra, słuchajcie, grajmy w końcu. Jej, gra działa. Niesamowite. Ura. Jej, dobra, grajmy, ciśnijmy, grajmy dalej. Tutaj? Tak. No dobra. Niech będzie. Myślę, że w tamtą stronę. O Jezu, następny log, jakiś tekst ten. Ja muszę spolszczyć tę grę. Nowy kombinezon, gdzie? No nie, przecież dopiero co zmieniłeś. To są jakieś szafki, jest ten. Jest jakiś moduł, tu będzie. Upgrade suit guard. Kombinezon archeologa. Będę udawał skamielinę. Są takie skrzyneczki. Tu masz ogólnie skrzany, szafki, skrzynki. Kurde. A tamten wyglądał zajebiście, bo wyglądał jak Ant-Man, a teraz wyglądasz jak gówno. Tamten taki był lepszy. Fajny, wiem. Ale ten taki też jest fajny, bo taki skórzany co? Tak jakby ktoś ręcznie wstrzymał te kawałki skóry tam na nim. Yeah. Już tamten się jest, tamten był zajebisty. No wiem. Ten mnie za bardzo pogrubiał. Dejno, ty jeszcze nie poszłaś? Boże święty. No teraz musi czekać do następnej przerwy. Żeby już Saskia chciała iść za nią. Dobra. Już ubrałeś się, dochodź. Ubrałem się. Galerianka się znalazła, cholera jasna. Pozbieraj. No tam ci ten. No, coś tam zbierałem. Zebrałeś wszystko, nie? Jakieś tam upgrade'y były i tak dalej. Znaczy wszystko nie, ale większość. Upgrade'y to tak podniesiesz ty, to już mamy obaj. Aha, okej. Okay. Tylko materiały jakieś. A czy te. No tylko te asirkaty tak samo? Dostajesz? Tak, tak. Aha, też tak, dostajesz. Wszystkie te fioletowe rzeczy, które zbierasz, to są te. Ale to nie, to było. Aha, bo to jest złoto, to może też. Chyba. No, okay. No. Jeszcze z tym. Jezus Maria, no szybciej window. Kurwa mać. Nie, bo ja muszę o 23 muszę. Znaczy przed 23 muszę wyjść, więc tak, no tak po godziny pogramy tak naprawdę. Okay. W tym momencie i zrobimy kolejną przerwę niestety. Tylko mnie nie będzie. Dobra. Coś tam jest? Właśnie czekaj, w którą stronę mamy iść? Na drabinę. Na to ja idę tutaj sprawdzić, coś tu się dzieje. Sprawdź. Wiesz co, jest tu coś. No okej. Okay. Ale nie mogę tego otworzyć. Trzeba mieć ten, tego kora takiego energetycznego, żeby tu wsadzić. No to nie ma gdzieś. Tu jest. Właśnie szukam. Jeszcze tam nigdzie nie ma. Może przyjdziemy z tym tutaj. No czekaj, rozejrzyjmy się, może gdzieś tutaj coś leży, albo faktycznie będzie gdzieś na górze. Bo tutaj nie widzę, no. A, czekaj, tu coś jest. Coś, o, otworzyłem. Jest, o, chodź jest. Jeszcze są te skrzynki jakieś tam u góry. O, łapki. Już biegnę. Nie ta broń. Gdzieś coś z tamtej twojej strony słyszałem, ale nie. Za mostem było. O, udało mi się wygrać. Aha, bo ty właśnie tak się zastanawiałem, gdzie ty jesteś? Ja położyłem się. Żyje. Się widzę, dobra, już nie. Dobra. Już umarło. Ha, ja zabrał. Zabrałem, podjebałem, hehehe. Teraz czekaj, przełożymy to tu. Nie wiem, czy to tak wejdzie. A tędy może. No, przejdź. Ach, super. Jak zmieścił. Teraz czekaj, przesuń się, bo ja nie widzę. Właściwie tylko nie widzę.
kurwa. Gdzieś się to wyjebał. No, nie. Dobra, to ty może spróbuj, ja nie umiem tego zrobić. Może być raczej problematyczne. Ty, a może górą tam trzeba dojść? Bo tam jest drabina taka tu po prawej, że tam trzeba po prostu wejść. Ja to zrobię. To idę do góry. Prawie mi się udało. Tak? Ja idę do góry sprawdzić. Tak zawisło połowicznie w środku. Oh, shit, nie zauważyłem was. Płoncie, gnoje, płoncie. Tam gdzieś wszedł do szybu wentylacyjnego w ogóle. Co za gnojek, no. To jest jeden. I umarł. Raz strzeliłem i umarł, co za gnojek. No faktycznie, tu jest wejście od góry, mówiłem. Coś mnie to atakuje. O nie, wyjebałem sobie... szlak. No coś tam cię będzie atakować pewnie. Już ci pomogę. Znaczy nie, włączę po prostu to. I co jest? A, leżę. A, umarłem. Ja umieram. Nie umieraj, kryształ. Czekaj, muszę ci teraz... muszę teraz to włączyć, włożyć tam, bo inaczej nie wejdę. Dawaj, otwierać. Dawaj. Biegnę. Kliknąłem, żyjesz, jej! Ten pasek życia na plecach jest tak bardzo nieintuicyjny. Odpaliłem prąd. Coś kliknąłeś. Tak, prąd uruchomiłem tutaj. Co kliknąłeś? Prąd, no dobrze. Kliknąłem prąd, a wyskoczył mu obłek z wentylacji. Aha, to jest silnik tylko, dobra. Tutaj coś jest ogólnie. Upgrade jakiś będzie. Dwa szybko strzelne, się jest jeden klip, a tam się przyda. Nie, czekaj, już nie się. Teraz zmieniłem broń, to się nie przyda. No chyba możemy stąd wyjść, bo tutaj już nie ma więcej. A do góry każę nam iść. Mówisz? Jeszcze jakieś życie zostało, to co wezmę. Generalnie sobie skąd idziemy. Mi każe iść w drugą stronę. Każe iść do windy z powrotem. No mi pewnie też, ale każe mi iść górą. O, przyszły następne gojki. On każe mi zejść na dół, teraz idzie do windy. Że tędy było krócej może. Mhm, na pewno. Ty gnoju. Jakieś banalne te stwory teraz są, no. Dobra, chodź. Nie, naprawdę ta broń... ten cały... Isaac, are you all right? Ten Tesla Core i do tego dołączyć te... Wytaszowie i można całą grę przejść. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope. Allie, is that Isaac? Great. You two having a nice little chat? Look, he just called to say he got the furnace going. He's already. No, what I mean, that is. Isaac, see you soon. No nie wkurzaj się tak, czarnuchu. Czy grałem w Dark Messiah of Might and Magic? Nie, ale mój brat w to grał. Widziałem tą grę. Nawet wygląda nieźle, jak na swoje lata to wygląda bardzo nieźle nawet ta gra. No, to była fajna gra. I, ale jakoś nie miałem czasu jeszcze w nią nigdy zagrać. Ale mam ją jak coś. Tu się w ogóle te przełączniki na zielone zrobiły. A bo to piec odpaliliśmy. Dobra. Dobra, jebać kiosk. Idziemy stąd, kurde. Musimy teraz wrócić tutaj i tu będzie do odpalenia te co mówiłem, że będzie do odpalenia wcześniej. Tak, dokładnie. Isaac, the heat exchangers are powered up now, but the specimen isn't thawing. Is there something wrong with the mechanism? Yeah, I think it's frozen shut. I may be able to work it free by adjusting the pressure in the pipe. 10% mamy. Hang on. Czwórka nam się świeci. Gdzie to widzisz? No nad tymi ekranami się czwórka świeciła. Okej. Teraz musimy jeszcze raz kliknąć. Już jest 4. To może inne trzeba... Może. Nic się nie stało. To spróbuję dwójkę. Czekaj, bo dwójkę przekręciłem, to nic się nie popsuło. No mi też właśnie nie wróciło.
Okej. Okay. To następny trzeba znaleźć chyba. Aha, aha, i nie popsułeś. A nie, czekaj, teraz... A może to na czas trzeba po prostu zakręcić? Aha. To szybko zrobić. Dobra, to ja trójkę. No to ty masz tam te dwa, a ja mam te dwa. Ja w ogóle dwójka mi się dwa A nie, dobra, się... czekaj, zrobiłem czwórkę do końca zgasła, teraz trójkę do końca zgasła, teraz jedynkę szybko dawaj. Trójkę. Teraz trójka. Dwójka. No trójka. Trzy. Cztery. Jeszcze te co się podświetlają akurat. No, no, no. Dobra. Nie wiem czy już za pierwszym razem nie zadziałało. Nie zadziałało. Jej! Bum! Lecimy na ja bym stąd spierdalał ogólnie. Nie brzmi tu najlepiej. Nie możesz tego kliknąć? Mogę. Kliknij. No i tam. Yeah. Hurra! Come up to the observation booth. I'll explain it all the way. The necromorphs are conduits for the marker signals. Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. Brawo. O, patrz, widzę jak robocik wjechał właśnie do warsztatu. To się odbiorę. Odbiorę pocztę tylko. Niech ci będzie. No to tutaj powrócamy. Jej, dobra. To wypindalam. Jeszcze teraz stawię je teraz z powrotem. Nie, no właśnie, żeby chociażby ten pancerz kurde ulepszyć, to to już jest no, no, coś, no. Nie? O, oh, shit, nie wiem, co się zrobiło. Taka zardzewiała ta winda. Mówisz? Znaczy z zewnątrz, drzwi takie były dziwne. W środku to był standard. 20 marca 91. 2091 pewnie. A nie wiem który. Aha, on w sumie. Mógł 111. O, patrz, frajer tu sprzedaje kawę. Siema, frajerze. Jak masz na imię? Jak w Starbucksie. Frajer. O! Probnam. It's like they modified a telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Aha. Warehouse, znaczy... My szukamy teraz workbencha, który jest piętro niżej, tak? O to chodzi? Nie, nie. Musimy znaleźć jakiś ten magazyn specjalny tam chyba. Aha, dobra, no warehouse to w sumie tak. Ale tak musimy się cofnąć. Magazyn. Zobaczmy, ale co tu jest. Warehouse'a potrzebujemy, żeby coś wybudować? Po co, kurwa? Chyba, że trzeba nam tego dać blueprint, taki zmodyfikowaną broń, co nie? Specjalnie. Tu jechać ją będziesz można włożyć. Nie, tu może... Patrzysz, laser na korbkę. Laser na korbkę. Najwiście. Dobra, tego nie aktywujemy. Tam jest jakaś winda. Jest no, 25. Przyjechaliśmy nią. Nie, przyjechaliśmy tą wewnątrz, a tu jest taka winda jakby podzioma. A, jest faktycznie. Ale musimy tak iść tam dalej, co nie? Nie, faktycznie każe nam tam iść. No dobra. No, czekaj, mogę to z powrotem do windy nam każe iść w sumie. Keep clear. Nie, nie, teraz jeszcze nie wejdziemy do tego. Nie, no to do windy z powrotem. Tam jest skrzynka. Tak? No. Dobra, a to jest drugi laser na korbkę. Mhm. Ja rozjebał, kurwa. Przestań niszczyć wszystko na swojej drodze. To zaraz przyjdzie jakiś nekromorf, wyskoczy z tego. A tak nie będzie się martwić przynajmniej. Okay,
Okay, geniuses, here's a question. Let's say the stupid experiment works and you find the machine, then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Co tego blueprinta chcesz sprawdzić? She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone... Brakuje mi jednego Wolframu, żeby nowe slot na ulepszenie otworzyć. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. No to powiedziałbym, że akurat ten generał jest trzeźwo myślącą jedynie tu osobą. Nie, że najpierw robimy, później myślimy, tylko najpierw pomyślmy, nie? Ale no, co my tam wiemy? Dobra, wziąłem wszystkie ulepszenia, włożyłem jakie mam. Ty, tu w ogóle jest ten, napisane co to jest. Ty? Nexus 001. Mm-hmm. Taki smok jest. Właśnie ten, Venance dobrze mówi. Koniec gadania o OCS-ie, bo was pogonię. Nie ma gadania o OCS-ie na moich streamach. No patrz, śluza. Perma od banda wszystkich. Byliśmy z windy, śluza. Tak. A, tamta winda pewnie się otworzyła. A nie. Nie, musimy cofnąć się jeszcze więcej. No matka. Ajbiście. Tyle loadingów. Ile kosztuje ta gra? Ale mówicie o CS-ie BF4 czy o Dead Space'ie trójce, w którego właśnie gram, bo ja już nie ogarniam pomału. A, ten tu jest przejście. Kolejna śluza. Wychodzisz za śluzę, żeby wejść do windy? O. Co do kurwy? O ja pierdolę. Podrezygnali se gardła, kurwa. To jakieś świeczki w ogóle są? Spalili se. Chuje. Skąd te świeczki se się wzięły? Nie wiem, zwal mi ich ciała. Nie wiem, to amunicja leży. Właśnie chyba jak rozwaliłem ciało to... albo nie? Nie, to tam taka po bosie jeszcze była. Po bosie? Po drillu? No, no. Jacyś pojebani, kurwa, wzięli sobie podrzędne gardła. Czy dla mnie spoko, niech se nawet w dupę te noże wsadzą. No to jest jakiś ten upgrade. Co to jest? Dwa klip, minus jeden przodu. Żeśmy to ominęli wcześniej. Boże, naprawdę? I aż tyle musimy się wrócić? Zaraz wrócimy na księżyc. Coś właśnie wyjdzie. Ty. Mhm. No, chciałem zaprosić na drinkę. Widziałeś coś tam, bo ja nic. Tak, aha, ta kobieta szła. Taka mocno rozjebana, że tak powiem. Aha. Zakrwawione co i... Aha, nie, ja właśnie... Ale to jest w sumie fajne, bo ja na przykład nic nie widziałem. O, czekaj, jakieś misje dodatkowe, opcjonalne. Mhm. Zbadaj magazyn archeologiczny. Dawaj, lecimy wszystkie opcjonalne. A to jest tylko tam, czy gdzie to jest? Jesteś w stanie stargetować się na niego? Jeszcze raz? No czekaj, Czy jesteś w stanie ten zmienić? Zaraz zobaczę, mission... Jak się kurwa zmienia ten ekwipunek? Jak ja mam przejść w bok ekwipunku? Chyba mam... Tak, faktycznie, no. Dawaj, zmieniłem! Miłeś, dobra, bo ja nie potrafiłem wrócić do questloga z inwentory. Aha. Nie, no w bok tam u góry, no nie wiem, ja gram na padzie, dlatego no wszystko jest prostsze. Jak się gra na padzie. To z strzałkami mogę operować tylko w środku w inwentory. Aha. Złom znalazłem. Kurwa, następna śluza, ej, ja pierdolę. Byliśmy tutaj. Tak, no faktycznie, to stąd przyszliśmy. No jeszcze się cofamy, zajebiście. Partner czeka przy drzwiach. Mój partnerze. A tu pewnie po lewej ta winda będzie działać. No, tutaj to... A, to ta kobieta to znowu tu idzie. Tak? Nie, a wyjebałem jej. Wyjebałeś jej, super, nie? A przyszła przez drzwi. Aha. Nie, to w ogóle nie jest dziwne. A ty, czekaj, a tu taki żołnierzyk stoi przy tym wentylacji, widzisz go? Nie. Tu nic nie ma. Serio? Tam masz omamy. Tutaj przede mną? Taki... Nie, tu nic nie ma, no. Serio? Pusto czekaj, jest, zaraz no. Zobaczę na streamie. No pusto jest, no. No to są... O, czekaj, mogę wezwać jednego. Aha, tylko ty możesz, no bo to są ty, twoje... Ty, faktycznie tam nic u ciebie nie ma, no. No, mówię, nie, ale to jest taki... w sumie fajne, taka imersja, nie, że to ty no, tylko widzisz. Taki żołnierzyk stał, figurka żołnierzyka, co nie?
To wcześniej była ta kwestia, że syna słyszałem swojego coś też. A tutaj nie byliśmy tutaj. Chciałem iść. Do tej windy. Nie byliśmy tu. Pewno? Nie wydaje mi się. Nie, patrz, jest pociąg. Taksi, ale nie mamy iść pociągiem. Nie. Szkoda. Nie. Smutnek. W sumie ciekawie, gdzie by nas to zabrało. No, w sumie. Musisz chyba z przodu wsiąść. Spojrzę, tak? Kurwa. No faktycznie, no, waiting for pilot. Czekaj, nie mogę wejść. Kamera się zoomowała i tak stoi i patrzy na drzwi. Co tu mamy? No, pokazuj. Zbrojownia, blokada, magazyn zaopatrzeniowy. Izolatka znaku i utylizacja odpadów, ale wszystko jest zablokowane. Wszystko zablokowane, no to widzę, że tutaj będzie można później wejść. Później no, spoko, będziemy. Będziemy tramwajem pieprzać. Dobra, to lećmy tutaj tą windą. Znaczy, wydaje się, że jedziemy, ale... Ej, ja mam jakieś schizy w ogóle. No na pewno. O matko, jedyne jakie schizy. Ja pierdolę. Ja nic nie widzę. Jest to dobrze, że nie widzisz. Ściany windy zamieniły się w jakieś takie twarze rozmazane, takie krwawiące w ogóle z oczu. I co jak tak blinkał, jakby miał telewizję w ogóle. Masakrę. Masakra? A i znowu żołnierze. Szkoda, że tego nie widzę. A, to zbieraj. Czy to zbierasz, czy co to jest? Nie, nie, to są takie duże, one mają z pół metra wysokości, co nie? Aha, you think the warehouse is secrets. W ogóle, czy ty tu widzisz ozdoby takie urodzinowe, czy mi się, czy tylko ja, jak zwykle? Nie, nic nie widzę. Kurwa. Tu w ogóle takie, te wstążki wiszą na tych barierkach, tam czapki takie, takie rożki, co mają zawsze w kreskówkach. Aha, ja pierdzielę, nie, tutaj widzę tylko jakiś human... Co to jest? Human... Masakra, to jakaś gruba impreza była. Jakiś human prezent... remains, o to są groby. Jakie groby? Słyszę jakieś dzieci. No nie, dobra, to są te. Dzieci. To brzmiało jak dzieci. Czyli te małe gówna łatwo, można łatwo palić. Mhm. Ja tu widzę jakieś pozostałości, ale po imprezie. Rodzinowej. Nie, no to widzisz tutaj taką skrzynię, jest jedna skrzynia tu, nie, jest druga skrzynia... Nie, tu prezent stoi, a obok stoi drugi prezent. To ja ci teraz pokażę... To ja widzę, to nie? Flame Trawerem. A, bo to na streamie możesz to przecież zobaczyć. No, a tu są takie trzy skrzynie w tym miejscu, tu jest jedna stojąca i tu jest raz, dwa, trzy następne. No i pisze skrzynia... human remains, czyli szczątki ludzkie. Każda skrzynia u ciebie, u mnie to jest taki prezencik chrześcijanny, co nie? Aha. No, jeszcze ładnie zapakowany ze wstążeczką. Są jeszcze tutaj, widziałem te znaki. O, są znaczki. Ten czerwony. Z dupceli, bo jak ta gra wyszła, to jeszcze te znaczki. Nie wiem, czy widzisz to na streamie? Są takie cztery znaczki. Takie cztery kwadraty. Jest czerwony, żółty, biały, czyli niebieski. Nie, nie mam. No wiem, no. I to są stare oznaczenia właśnie, wiesz, chemiczne, nie? Czyli aha, o zagrożeniach tak naprawdę, nie? Aha, a te oznaczenia już nie funkcjonują, tylko że one funkcjonowały jeszcze jak ta gra powstała, nie? No tak. No, także zostawili, bo te oznaczenia były od X lat i teraz nagle sobie wymyślili, żeby zmienić na jakieś takie chujowe. Dobra, która jest godzina 36? Dobra, tak jeszcze z 10 minut i będę musiał spadać. Skoczmy tą misję poboczną. No jeżeli się uda, nie? Bo po prostu, no mówię, ja muszę... No, myślę, że to nie będzie długie raczej. O, Daddy hates me. Nie, to impreza rodzinowa i taki wielki napis z góry. Tata mnie nienawidzi. Aha. Kurwa, pomóż, bo... No, zajebiste, mnie. Czekaj, mam swoje te... Swoją imprezę mam. Tak zrobić screenshot to.